Wiecie, że Wembley po angielsku to bemowo. Yeah. Co się dzieje? Pilnujecie czegoś tam z tyłu? Żeby nikt nie spierdolił? Nie macie miejsc? Ja wychodzę. Ty wychodzisz? Jaki wpływowy. Nic powiedział, stary, idziemy. Jasno coś, czy wam jest ciemno? Jak jest wam? Dobrze się czujecie? Wy też? To jest śmieszne, nie? Wymyślone te stoliczki. Widzieliście gdzieś coś takiego w teatrze? Jest coś takiego. Siema, fajnie, kurde. Wszyscy z Bemowa? Nie. A skąd? Z Wawra? No to brzmi jak coś tak z dumą. Z Wawra! Mamy największy syf! Tak jest! Najgorsze jest to, że połowa dróg z Warszawy jest na Wawer jedź. Kurwa! Chuj, ja. Skąd jeszcze? Grochów! Grochów! Zakrywa usta i krzyczy. Tak, tak, to jest porządek. Woda jestem z woli. Strasznie na niebie, więc powoli, że grypa panuje. Z woli. Fajnie, czyli co, cała Warszawa, okolice? A ktoś jest spoza Warszawy? Tak wsiadł w auto i... Dwie osoby z tyłu. No, skąd? No skąd? No co mam ci podpowiadać? Nie wiem skąd jesteś. No skąd? No skąd? Wawel. Wawel? Powiedziałeś Wawel czy Wawer? Przez ly? Z Wawla jesteście. Dobrze, z Wawla, okej. Okay. Z Wawla przyjechali. Na występ. Dorożką, co nie? Kurwa, w krakowskim stylu. Konkretnie z Wawla, że tam po prostu... W środku, w katakumbach. Cukier. Sprawdzam, czy nie wychodzi, czy leży cały czas. Kurwa. Wszyscy na stand-up, czy ktoś się pomylił? Jak to jest z wami? Na stand-up. Na piwo. Na piwo. Szedł facet. O, macie piwo i fajnie. Co tu się dzieje, Ruciński? Kto? A se wejdę. Fajnie, a ktoś był tutaj w restauracji Grodzka kiedyś? Tak? Przed chwilą byli. A ile osób ręka do góry nigdy tu nie było? Yeah! Piękno! I co? Fajnie, nie? A jakie mieliście wrażenia? O, ja pierdolę. To tutaj! Stand-upy, dobrze. Pewnie większość nie wiedziała tak jak ja, że tu jest sala w ogóle. Widziałem na fejsie, mówię, restauracja Grodzka gra, mówię, sprawdzę co to zaczął. I kur... O, mówię, ja... Stoliczki, krzesełka. A tu taka sala. Fajna sala, co nie? Jak się siedzi na fotelach? Dobrze. Podłoga też wygodna. Pytałem o krzesła. Jak będę pytał o podłogę, wtedy ty. Czemu siedzisz na podłodze? Tu są miejsca wolne. Co nie? Ktoś ma miejsce wolne obok siebie? Jedno? Tam w środku? Tu drugie? Tam? Tu masz jeszcze? Ale tak niechętnie, nie? Bo plecak leży. Niech sobie facet dupę odparza, a ty masz po prostu... Jasne! Nie, ja to kłumam, kurwa. Z wielkim plecakiem przyszedł, już ja wiem, co ty tam masz, kurwa. Jedno piwko kupił, tylko będzie dolewał, kurwa.
Dobrze. Na początek chciałem wam powiedzieć informację, która jest dosyć istotna, żebyśmy wszyscy byli wyjaśnieni w tej kwestii. Nie wszyscy stąd wyjdziemy zadowoleni. Wiecie wy? To są statystyki, ja dużo gram, ja widzę co się dzieje, ja znam sytuację. Najczęściej niezadowolone osoby wychodzą, to są te, które przyszły na dubbing zwierzątek. Więc jeżeli ktoś przyszedł na dubbing zwierzątek, duża szansa, że... kurwa. Myślę, że on już wie, że o, zjebałem, zjebałem. Irena, tu nie będzie zwierząt. Jak? Nie. Sunął ekran. Nie, kurwa, Irena, nie zsunął. Jebaliśmy się po uszy. Nie, ale jest też informacja jakby pozytywna dla tych, którzy wyjdą niezadowoleni. Wasze pieniądze również wydam. Także nie ma problemu. Uwielbiam wydawać pieniądze, uwielbiam. To jest moje hobby, moja pasja życiowa. Po to zarabiam, żeby wydawać. Żeby nie być gołosłownym, cały tył sali z waszych biletów kupię stół do salonu. Dziękuję. Wszyscy tutaj na boczku, stojący, siedzący na podłodze, z waszych biletów kupię sobie donicę na taras. Ja za frajer tu jestem. Nie wiem, ile one kosztują, najwyżej się złożycie z nimi. Piąty rząd, wy mi zwracacie za wachę. Ktoś musiał. Wy jesteście parą? Znaczy ona mówi nie, nie wiem co. No to będzie razem 7 dych, co nie? To wy mi stawiacie jutrzejszy obiad. Co nie? 7 dych to już takie dwa dania w dobrej restauracji, co nie? W Warszawie. No a Wawrze to i deser pierdolny. Jak masz na imię pasiasty? Jak? Michał. Fajnie. Michał, u ciebie sytuacja jest nieco inna. Ty jesteś wyjątkowy. Twoje 35 zł mam zamiar totalnie przepierdolić. Totalnie. Nie wiem na co. Na jakieś fanaberie, rozumiesz? Coś mi... Coś z dupy po prostu. Coś mi wpadnie, głupota. Nie wiem ile ty musisz pracować na 35 zł. Ja przepierdolę je w minutę. Mniej. Nie wiem, kupię krówek ciągutek, zrobię z nich zamek. Chyba nie wiem. No bo kupię kupony lotka, rozdam bezdomnym. Wiecie... Dajcie kupon lotka bezdomnemu. To jest ciekawe, bo nie wiesz, czy pomogłeś. On nie wie, czy dziękować. To jest... Jutro się odezwę. Nie dawajcie 2 zł bezdomnemu, nie kupujcie mu bułek, pasztetów. To nie zmieni jego życia. Nie pogodzi się z rodziną, nie wyjdzie z nałogów, nie uniknie śmierci przez zamarznięcie, głód czy nieudany skok na bungee. Kurwa, wyobraźcie sobie żula. Na tym dźwigu, wysoko, 60 kurtek, plecak, broda i skacze, kierowniku! I ginie! Kolina była źle wymierzona, bo nikt kurwa nie wie, ile to waży wszystko. Jeszcze lecąc, jeszcze wózek! Prosiłem sobie, że... Żul robi, jep, przeżyłem, puf, wózek. Na tych brawach odkręciłem. Nie, dajcie kupon lotka, no bo jeżeli bezdomny wygra, trafi 6 w totka, to na maksa zmieni jego życie. Będzie bogatym żulem. A jeżeli nie, to przynajmniej wciągniesz żula w hazard. Jakie to jest zło! Wciągnąć żula w hazard. Będzie się kręcił przy kolekturach, kierowniku, jakiś kupon, coś. Może być przed tygodnia sobie treningowo, bo skreślam. I to wszystko z twoich pieniędzy, Michał. Zgadzasz się? Obiema rękami. Koma. Cyma. Dobrze, kogo my tu mamy jeszcze? O, młodziaki. Studenci? Tak. Kurwa, zobaczył siedzenia ze stolikami i mówił... Jebali mnie, wykład będzie! Kurwa.
A są osoby, które nie wiedziały, że to są te stoliczki i tam żona mówi, nie bierz piwa, gdzie byś trzymał tam. Irena, kurwa, jest stary. Dzień dobry. Jak masz na imię? Przemek? Przemek, siadłeś w pierwszym rzędzie, rozumiem, że jesteś moim wielkim fanem. Nie? No, Przemek! To jak to się stało, że tu jesteś? Jesteś moją wielką fanką? Jak masz na imię? Marta. A Przemek wie, na co przyszliście? Czy ty mówisz, niespodzianka? Może będzie dubbing? Nie, wiesz, że na stand-up normalnie, elegancko, w pierwszym rzędzie. A Przemek? Przemek, kurwa, wrócę do ciebie, jeszcze będzie moment. Będzie moment, spojrzę na ciebie, ty będziesz się modlił, żeby to nie był ten moment. Będzie moment, bądź czujny, Przemek. I baw się, dobrze. Szczerze mówiąc, nie wiem, na co wydam wasze pieniądze. No, na pewno nie na książki. Na pewno nie na bilet do muzeum, do teatru. Ja jestem próżnym, leniwym skurwysynem, naprawdę. Ja nawet sny mam nudne. Jaką ja muszę mieć pustkę w głowie, że ja nic mi się nie śni. Ja mam nudne sny. Wkurwiają mi ludzie, którzy mają zajebiste sny. Jeszcze mi o nich opowiadają. Po co? Cześć, słuchaj, co mi się śniło? Goni mi facet bez głowy. Uciekam do domu, a on już wylewa się z mojego kibla. Już ma głowę mojej polonistki. Więc biorę zielony chleb, rzucam w niego, w nią, w to coś. I to zjada ten chleb uszami. I nagle jestem na łące. Słoneczko świeci, wiaterek wieje, jest elegancko. Nagle odwracam się, Elton John gra na fortepianie melodie ludowe. Liżąc się z George'em Michaelem, klepie po dupie Magdę Gessler, która smaży im schabowe. Nagle wpada moja matka i zgniata ich wszystkich stopą. A tobie co się śniło? To był dzień. Wchodzę do warzywniaka na naszym osiedlu tam. A tam ta pani, co sprzedaje u nas w warzywniaku. No bo kto? Chodzę do lady, kupuję 3 kilo ziemniaków, gotówką płaciłem, akurat miałem odliczone, więc fajnie. Wychodzę! Nagle zaczęło padać! I się obudziłem. To jest mój cały sen, to jest wszystko, co mi się śni. Tak wyglądają moje sny, moje lęki i pragnienia, tak właśnie. Żeby dostać ziemniaki i żeby nie padało, to już... Dzień spokojny, a można się budzić. Ja jestem naprawdę leniwym, próżnym, skurwysynem. Tylko mam czas wolny, piję piwo, jem pistację, gram w PlayStation. To jest wszystko, co robię. Czas wolny, jem pistację, gram w PlayStation. Wszystko. Bardzo łatwo się uzależnia, mam słabość do uzależnień. Od PlayStation, od pistacji, od alkoholu, od hazardu, od gier. Różnego typu. Przykład, poker. Chodziłem raz w miesiącu na pokera. Potem raz w tygodniu. Potem 3 razy w tygodniu. Stwierdziłem, coś jest nie tak. Zapisałem się na terapię odwykową. Chodziłem na nią raz w miesiącu. Gdzie robię błąd? Mam słabość do robienia zakupów. Nienawidzę robić zakupów. Nie mam cierpliwości. Ciuchowych szczególnie. Przymierzalnie nienawidzę. Tam się zawsze spocisz. Ten sam ruch. To nie możesz ręką machać. Nienawidzę tego. Nic nie pasuje. Najgorsze są te kobiety w przymierzalniach. Te od numerków. Wiecie, przed przymierzalnią. Królowa przymierzalni. Raz chodzę, dała mi 3. Facetowi przede mną 4. Ty pindo, kim jesteś, żeby nas oceniać? I zawsze przymierzanie jest... można wziąć maks 4 rzeczy. Maksymalnie 4 rzeczy można wziąć do przymierzania. Naraz maksymalnie 4. A czemu? No bo... Mam numerki do tylu i co się kurwa. Więc sobie myślę, nie, oszukam system. Kurwa, wziąłem 5 rzeczy, 5 schowałem w 4.
Idę. Ma pan cztery, ma cztery rzymy? Tak, dawaj, pojebana. Wchodzę do przymierzalni, przymierzam pierwszą rzecz, potem drugą. Nic się nie dzieje, jest elegancko, spokój. Tylko słyszę ją do innych. Ma pan cztery rzymy? Ma cztery rzymy? Pojebana. Przymierzam trzecią rzecz, czwartą, plus. Elegancko. Zaczynam przymierzać piątą rzecz. Nakładam rękaw. Nagle lustro robi bu, bu. Przymierzam przez głowę. Wow. Myślę, kurwa, piąta rzecz. Chuj, zobaczymy, co będzie. Nałożyłem całą, lustro zaczęło robić. Nareszcie jesteś. Czekaliśmy 2500 lat. Armia ciemności zaleje cały świat. I wylewa się z lustra cała armia ciemności. Rycerze w zbroi, płonie im zbroja na szkielecie konia, bez głowy oczywiście. Zwłoki hrabin pełzające, jakieś drony latają. Ja na samych gaciach, myślę, co za wstyd. Nagle wpada ta kobieta od numerków z shotgunem. Wziął pan 5 rzeczy! Niech pan ucieka, ale ja tylko spierdalaj! Wniosłeś na skrzydło. Masakra! Uciekłem stamtąd. Powiem wam, już nigdy nie pójdę do rezerw. Wiecie, nikt z nas nie przyzna się do słabości typu słabo rucham. Jest jakiś temat tabu, co nie? Wyobraźcie sobie rozmowę kwalifikacyjną. Pańskie 3 wady. Nadambitność. Przesadny perfekcjonizm. Słabo rucham. To tak na szybko. Tabu powoduje kłamstwa, oszczerstwa. Ja cenię szczerość, bezpośredniość. Gdybym ja był kobietą, singielką i podszedłby do mnie facet przy barze, ja bym nie tracił czasu. On wyglądał tak. No cześć, co taki anioł jak ty robisz w takiej dziurze? Może postawię ci drinka, żeby osłodzić. Dobrze się ruchasz? Co? Czy dobrze się ruchasz? Tylko nie kłam, bo jak skłamiesz, to ci urwę chuja. No cześć, co taki anioł jak ty robi w takiej dziurze? Ja w ogóle byłbym kobietą chyba, która przede wszystkim się rucha, wiecie? Ja bym był kobietą, której naprawdę zależy na dobrym ruchaniu. To jest deficyt teraz u kobiet. Ja bym miała gdzieś... biznesmenów, szybkie auta, romantyzm, Wenecja, cyc! Mnie mógłby wziąć na dworcu w Radomiu jakiś bezdomny. Na tym jego wózku bym leżała, zgięta w pałąk. On by mi ruchał północy. Dasz mi na zupę, suko! Dasz mi na zupę! Dam ci na zupę, lubię leczo! Z chlebkiem, kurwa! Jego wózek byłby przy ścianie, no bo jakby nie był przy ścianie, bo jest na kółkach, musiał mnie ganiać wtedy. Obok by siedziały jego 2 psy, patrzyły. Z głośników, turum, pociąg osobowy. On by mi brał, by taki zwierzę porwał garsonkę. To odgłosy zwierzęcego seksu i gniecionych puszek. Potem pojechałabym do Sieradza, do Kalisza, tam też są dworce. Taka bym była. Jak ja bym wchodziła do klubu, wszyscy faceci by zamierali. Ojej, to jest ta... Rucińska. Jak nie jesteś jebaką z porno albo z dworca, to nawet nie startuj. My tymi swoimi chujami możemy co najwyżej drinki mieszać. Tak by było! Za nieszczerość. Dość tematów tabu, otwórzmy się, wyluzujmy. Za nieszczerość. Dobrze ruchasz?
Marty, czy nas tu dać? Marta? Aż tak? Tak? Marta już jakiś tik. Tam Przemek ją złapał. No, kurwa. Spróbuj, kurwa, coś powiedzieć. Czym się zajmujesz, Przemek? Czym się zajmuję? W życiu. Zawodowo. Zawodowo. Jestem serwisantem maszyn budowlanych. Serwisant maszyn budowlanych. Kurwa, no się nie dziwię, że to jest taki, wiesz... Jebaka z Wilanowa, kurwa. Z Wołomina? Dalej Martę do betoniary, kurwa. I Przemek stoi i znowu się kręci. Jezus, bez sensu. Michał, dobrze ruchasz? Nie mogę powiedzieć, bo z dziewczyną jestem. Nie możesz powiedzieć, bo z dziewczyną jesteś? Wasza taka złota tajemnica. Jak ty masz na imię? Kasia, więc jaka jest sytuacja? No? Nie jest najgorzej, ale jego przyjaciel. Przyjaciel ukochany, Michał też, kurwa, fajne trio. Czy przyjaciel też ma coś do powiedzenia? Aha, dalej idziemy, tak? Cały rząd. W gangbangu. A tu się dziewczyna lekko zdziwiła. Tak, bo tam siedzi mój przyjaciel. Bo tam siedzi twój przyjaciel, dobrze. Dobrze. Czyli Michał, z Kasią jest tajemnica, dlatego nie możesz powiedzieć jej, jak ruchasz, bo dla niej zostawiasz tylko po prostu już takie końcówki, tak? Że wracasz, kurwa, z rajdu po burdelach, mówisz, dobra Kaśka, jestem cały twój, choć napierdala mi chuj, ale to nie. A czym ty się zajmujesz, Michał? W tym momencie jesteś handlowcem? W tym momencie? Coś mi sprzedajesz, kurwa? Bluzę w pasy? Nie. Zaraz się zdziwię, jak cię podpierdala, zobacz, kurwa, kumpel. No to co sprzedajesz? Tablety. Tablety? Wszystkie walone. Spadnięte z tira tablety? Po prostu co, podchodzisz po tirze i o, będę tym handlował, kurwa? Dlatego mówisz, że w tej chwili handlujesz, bo znalazłeś jeden? Jak ktoś chce kupić tableta? Tablety? Tabletę? A ty jak masz na imię? Bo ja cię zaczepiłem, a potem... Mateusz. Studiujesz coś. Co studiujesz? Informatykę. Informatykę. No, przecież kurwa, mogłem się domyślić. Jakiś konkretny dział? Jesteś przyjacielem, czy... Kto to jest? Kolega? Na razie. Kolega go wybujał, bo się przedstawił na czacie. Mokra 19. Czekałeś na to? Na co? A ty dobrze ruchasz, czy... No po czym ty się rozglądasz teraz, bo nie ma... Czy nie ma matki? Miała być. To jest dopiero tajemnica. Matka nie może wiedzieć. Czyli nie wiesz, nie powiesz. Nie powiesz. To jest twoja słodka tajemnica. Chcesz zaskoczyć kolegę. To są głupie żarty, wiem. Idźmy z tego gdzie indziej. Dość o seksie, wiecie. Ja mam mądrzejsze tematy. Co to za oryginalny śmiech? Hokej na trawie. Kojarzycie? I całe bemowo. Przyjebał, kurwa, dyscypliną.
Hokej na trawie. Ostatnio oglądałem Hokej na trawie, fragmenci, bo tego się nie da dłużej oglądać. Oglądałem Hokej na trawie i doszedłem do wniosku, że hokej na trawie musieli wymyślić bogaci ludzie. Bogaci ludzie, którzy patrzyli na biedniejszych, którzy ślizgali się po zamarzniętej tafli jeziora, grając zwykłego hokeja i stwierdzili, a co będziemy się ślizgać po zimnym? I zaczęli biegać po trawie, tak powstał hokej na trawie. Ci jeszcze bogatsi stwierdzili, a co będziemy biegać po trawie? I zaczęli biegać konno. Tak powstało polo. Myślę, że ci najbogatsi biegają na ludziach, którzy za nich wszystko robią, ci tylko krzyczą, dawaj, dawaj, dobrze, 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 zapierdalaj, dobrze, podaj, dobrze. I tak powstał mobbing. Tenis, kolejna dyscyplina bogatych ludzi. Wiecie, dwóch ludzi walczy przez siatkę tenisa, 6 tysięcy ludzi to ogląda, oni co chwila zmieniają koszulki, tanie, tanie. Mają 2-3 rakiety na jeden mecz, mają 600 piłek, jeszcze więcej ludzi, którzy je podają, co chwila robią przerwy. I tam nie jest 1-0 dla mnie, 2-0 dla mnie, nie, tam jest 15-0 dla mnie, 30-0 dla mnie. Bogaty się nie pierdoli. Kojarzycie squasha? Nie macie wrażenia, że squash to jest taki tenis dla debili? Przyszedł kiedyś bogaty debil na kort tenisowy. Cześć! Mogę z wami pograć? Zamknęli go w pokoju. Ćwicz w pokoju, dobra? Ćwicz w pokoju. Tak powstał squash. Nie jest osoba, nie jedna tutaj, która gra w squasha. I na pewno jest teraz lekko obruszona. Ale jak następnym razem będzie grała w squasha, chyba jak jakiś debil od ściany. Raz grałem w squasha, w ogóle nie kumałem zasad, więc to było dla mnie naprawdę... Ale na pewno jest fajna gra i wypocająca. Wypotli. Męcząca. Męcząca. Dzięki. Dzięki. No niech ja bym grał w squasha. Jest teraz taka kampania społeczna, nie wiem czy kojarzycie. Możliwe, że ona już nie leci w telewizji, ale jeszcze niedawno leciała. Była taka kampania społeczna i ona miała pierwsze zdanie. Kluczowe. Ono brzmiało: nie masz czasem wrażenia, że osoba wysiadająca z auta zaparkowanego na miejscu dla niepełnosprawnych nie jest niepełnosprawna? Ta akcja jest, ma zacną inicjatywę, żeby ludzie zdrowi nie parkowali na miejscu dla niepełnosprawnych. Ale jak po takiej kampanii społecznej ma się czuć osoba chora na przykład na cukrzycę? Tego nie widać. Więc ona wysiada z auta i musi się zmierzyć z tym wzrokiem gardzącym, plującym w jej stronę, nienawidzącym. I musi nauczyć się z tym żyć. Albo wysiadać z auta tak. Tesco! Tesco! Druga sprawa, jak ktoś ma plakietkę pod szybą, powinien być nietykalny. Nawet jeżeli wysiadając z auta zrobi salto, robiąc sobie przy tym loda, ma plakietkę. Są trzy opcje. Pierwsza. Załatwi sobie na lewo i to zostawiłbym jego moralności. Druga opcja, ma kogoś niepełnosprawnego w rodzinie, kim się opiekuje i moim zdaniem ma prawo parkować na tym miejscu. I trzecia opcja, ma gumową protezę zamiast żeber i zawsze wysiadając z auta musi zrobić salto, robiąc sobie przy tym loda. I na pewno chciałby bez oceniających spojrzeń. Miejsca dla niepełnosprawnych są szersze. Na początku myślałem, że to miejsca dla kobiet. Wiemy, że gdyby kobieta wiedziała, że jest jedno miejsce szersze dla kobiet na parkingu, wszystkie dylałyby w tamtą stronę, żeby tam zaparkować. Ale nie dlatego, że kobiety źle parkują. Absolutnie nie dlatego. Dlatego, że stereotyp źle parkującej kobiety w mózgu faceta jest tak silnie zakorzeniony, że jak jakaś kobieta zaczyna manewr parkowania na parkingu, wszyscy faceci w promieniu 100 metrów zbierają się przy niej w dwa rzędy krzeseł, popcorn, niektórzy okulary 3D. No zobaczymy, zobaczymy. Nie daj Boże, ona dobrze zaparkuje, wtedy oni są tacy zawiedzeni. Oddajcie pieniądze.
facet jest słaby pod tym względem, bo jak facet zarysuje dziś gniezie, to jest, ale Rysiu, ja w ogóle tym nie widziałem, bo w martwym punkcie, kurwa. Najpierw uszedłem cały samochód, nic nie było, siadam, je, kurwa, znikam. Ale Andrzej, w ogóle się nie przejmie, miałem taką samą sytuację, absolutnie nie oznacza, że jesteście słabymi kierowcami. No pewnie, że nie, no nie, no ba, no ba, no, no. Ale niech kobieta zarysuje. A niech kobieta zarysuje. Nie, trzeba mi debilę, co Rysiu? Chodź, bo się spóźnimy na squasha. Gdzie zostaw kobieta? Dobijcie ją! Zostaw ją, to już nie ma sensu. Wy kobiety macie przerąbane, macie co miesiąc okres. Straszne. To jest w ogóle temat drażliwy, wiadomo, jest to temat tabu dla niektórych, dlatego go poruszam, bo to jest dla mnie niepojęte, ja w ogóle nie próbuję absolutnie tego pojąć, to jest nad moim pojęciem, ale to, co najbardziej jest dla mnie niepojęte w tym wszystkim, to to, że co miesiąc masz okres, a najczęściej jest sytuacja... Ja mam podpasek, tabletek, nic. Jak? Od trzech dni słyszę, Boże, zaraz dostanę okres, tu napuchłam, tu mnie wysypało, siedź na krześle, trzy dni. O, jestem gruba, brzydka. Boże, zmiłuj się nade mną, błagam Cię, niech już przyjdzie, wszystko mnie boli, wszystko mnie wkurwia. Boże, błagam. Po trzech dniach... Nie mam podpasek, tamponów, tabletek. Idź kup mi podpaski. Jakie? Jakieś ze skrzydełkami. Jakieś ze skrzydełkami? To jest cały komunikat? Co miesiąc masz okres? Gdyby facet miał co miesiąc okres na pytanie, jakie podpaski, odpowiedziałby always, ze skrzydełkami, średnia wchłanialność, są trzy kropelki, jak wchodzi do centrum, to jest drugi sklep po prawej, ostatni regał, dolna półka, trzecie od lewej, zresztą pan Marek będzie wiedział. My byśmy mieli w skrzyniach, w garażu, tampony, podpaski, nospę w pawlaczu. Roczny zapas za rozwiązanie krzyżówki czy chuj. Wszystkie wynalazki od wieków szłyby w kierunku rozwiązania tego problemu. Wyobraźcie sobie, braci Wright, to może ze skrzydełkami. Neil Armstrong na Księżycu. Bardzo fajny ten tampon, nie wypada, elegancko, to wielki krok dla ludzkości. My byśmy już dawno mieli jakiegoś chipa, który by to wszystko regulował. Była normalna rozmowa, no i wiesz, mam wahacze, to wy mi poczekaj. O, już, dobrze mi się spóźniał. Cały nasz okres, wahacze. No, dobra. Ale gdyby facet miał okres taki sam jak kobieta, taki sam, identyczny, to by było mega śmieszne. Andrzej, idziesz na ustawkę? Nie mogę, wiesz, tu napuchłem, tu mnie wysypało. Jestem gruby. Ale o co ci chodzi? O nic. Wiesz, chodzi o ustawki? Nieważne. A ja mogę iść? Jak chcesz. No to idę. No to super! Męski okres. Chyba jest już coś takiego, słuchajcie. Niedawno byłem w knajpie, w której w męskim kiblu był taki napis przyklejony do ściany, zakaz wrzucania tamponów i podpasek do muszli. W męskim. Rozkminiłem, że to oznacza, że właściciel tej knajpy lubi mieć posłuch.
On stwierdził, to jest Rysia knajpa i Rysiu decyduje, że nie wrzucamy w męskim tamponów. Nie wrzucają i tak jak jest, jak Rysiu mówi, bo to jest Rysia knajpa, on decyduje, kurwa, co jest wrzucane i gdzie. Równie dobrze mógłby wejść do toalety pełnej pijanych facetów. E! Nie puszczajcie mi tu latawców, rozumiemy się? Chociaż znając mentalność pijanych facetów, co kurwa, Andrzej, biegniemy! A propos śmiesznych napisów, byłem w Poznaniu, tam był taki wielki plac, parking czy coś, był szlaban i nad nim był napis zakaz wstępu psom. Ale spokojnie, gdyby jakimś cudem jakiś pies nie umiał czytać, to jeszcze obok był znaczek przekreślony pies. I rzeczywiście patrzę, podchodzi pies do szlabanu. No i muszę na obkoło, ja pierdolę. Powiem wam coś, co mnie niepokoi ostatnimi czasy. To są aktualizacje w komórkach. Nie wiem, czy macie to samo. Dobijają mnie strasznie, ja mam 5 aktualizacji dziennie. System zaktualizował program Paper Cutter Shitter Doc. Co to kurwa jest? Nawet nie wiedziałem, że ja to mam. Ja nie użyłem starej wersji, po co mi aktualizacja? Nie mam porównania, to jest bez sensu. To jest jakaś mafia, jakaś cybermafia. Kiedyś system pytał, znalazłem nową aktualizację, chcesz? Teraz system pyta, znalazłem nową aktualizację, chcesz teraz czy za 5 minut? Za chwilę spyta, znalazłem nową aktualizację, chcesz czy mam ci rozpierdolić telefon? Jakaś mafia, cybermafia, nawet nie wiadomo jak się przed tym bronić. Powiedz łysemu, że ja już nie chcę aktualizować. A łysy mówi, że będziesz aktualizował, dopóki łysy będzie chciał. Im więcej aktualizacji, tym szybciej traci baterię telefon. Kiedyś baterie trzymały 7 dni, potem 5, potem 3, teraz dzień, czasem pół. Wiecie, do czego to zmierza? Niedługo będziemy mieli znowu telefony na kablu. Nie będziemy z nich dzwonić, nie będzie czasu. Zaktualizuj, zaktualizowany. Ostatnio, co mi zryło baniak, dowiedziałem się, ktoś mi powiedział, że ktoś mi może podglądać przez kamerkę w moim laptopie albo w telewizorze. I pomyślałem, po co? Mnie? To jest jakiś haker, co nie? On może poznać każdego na świecie. Nie, on wybrał mnie. On może Shakirę, Beyoncé, Crash Code. Nie, to jest chujowy haker, jakiś fetyszysta. Nie jarają zwykli ludzie w gaciach siedzący się na pistację. O tak! O tak! Rozłup! Dobrze. I postanowiłem walczyć z tym. Mówię, nie, nie będzie tak łatwo. I walczę z tym, słuchajcie. Zawsze jak siadam do laptopa albo do telewizora, zawsze siadam z gołą dupą, mówię tak, masz kurwa, o to ci chodziło z boku? Blada, pryszczata, owłosiona dupa, kurwa, masz z wyrolu, z boku, frajerze, kurwa. Zadowolony? Chcesz w 3D? Kurwa, nie ma problemu. Raz weszła moja żona, co ty robisz? Podglądają, skurwysynie, mafia, pietose zaktualizuj, o! Nagle wchodzą jej rodzice. Co wy tu robicie? Tato, podglądają, skurwysyny! Co ty mówisz? Znowu walczą tam. Wszyscy we czwórkę walczymy. Nagle wpada sąsiad z głową dupą. A, widzę, że już wiecie, dobrze. Walczę. Ostatnio mam nowy sposób na walkę z tym. Zacząłem odpowiadać na spamy. Chciałbyś powiększyć penisa? Nie, ale słyszałem, że twoja stara chce. Wyślij. Zdjęcie dupy załączam i... Myślę, że wygrywam tę batalię. My jako ludzkość boimy się różnych rzeczy, najczęściej prozaicznych, że szybciej umrzemy, że ktoś bliski umrze, że zachorujemy. Lubimy mieć różne teorie na temat dbania o zdrowie. Jedną z moich ulubionych teorii dbania o zdrowie jest teoria, nie wiem czy ją znacie, że jak na przykład jest upał, 30 stopni na zewnątrz i ty jedziesz autem, to fajnie jakbyś miał klimatyzację ustawioną tak na 23-24 stopnie, żeby była jak najmniejsza różnica temperatur między w środku a na zewnątrz. No bo to jest zdrowe. Ja na maksa to kumam i tak robię i jakieś 2 miesiące temu jechałem, na zewnątrz było minus 11.
wyłączyłem klimę na minus 4, mówi Kaczor. I tak zachorowałem. Jeszcze za dużą różnicę ustawiłem. Ja się obawiam, tak szczerze, poważnie, obawiam się, że nie będę mógł mieć dzieci. No bo wystrzeliłem z siebie już tyle plemników, chyba jest jakiś limit dla faceta w życiu, 600 cecyliardów plemników, potem nic, koniec. Koniec, nic. I najgorsze jest to, że żaden z moich plemników nie trafił do swojego celu, a przecież cel dla plemnika jest prosty, znajdź jajeczko, to jest cały cel plemnika, no, znajdź jajeczko. Niektóre były blisko, chodziły w dupie z pochodniami. Gdzie to jajo? No idziemy, idziemy. Pokaż mapę. No tak. Czujecie metan? Cały materiał genetyczny, całą prawdę o tobie, wszystko, co chciałbyś przekazać następnym pokoleniom, jest w twoich jajach. O ironio. Czy jaja nie powinny być w takim razie jakoś chronione? W razie ataku robią się niewidzialne albo się zbroją? Nie, one wiszą swobodnie na kawałku skóry, wyglądają jak zmęczony, smutny, stary facet z brodą. One powinny być gdzieś ukryte, gdzieś pod pachą, za uchem. Gdzieś w mięśniu, w udzie albo w kości. Powinna być specjalna czaszka na jaja, gdzieś pod żołądkiem. Albo odłączane do słoika, na autolotówki czekają. A z drugiej strony sobie myślę, może natura wie, co robi. Może to jest zajebista ochrona. Tyle razy dostaliśmy w jaja i nic. Może to jest mega rozkminiona ukrywka. Może tak powinny być otaczane czarne skrzynki w samolotach. I potem na miejscu katastrofy wszyscy szukają wielkiej moszny. Nie. To mech. Mówiliśmy o słabościach, ale prawda jest taka, że wszyscy jak tu siedzimy jesteśmy zajebiści. Jesteśmy mega kozakami. Mega. Każdy z nas wygrał swój wyścig do jajeczka. Jako plemnik spośród biliona podobnych nam, to my wygraliśmy ten wyścig. Nie było łatwo. Podstawianie nóg, rozpychanie łokciami, morderstwa. Niektórzy badali na twarz. Pewnie nie pamiętacie, ale tak było. I sobie myślę, czy te 7 miliardów ludzi teraz na Ziemi, czy my też nie bierzemy udziału w jakimś wyścigu o wyższy byt, o następną boską kadencję? Może jest taki wyścig? Też jest podobnie. Morderstwa, podstawianie nóg, rozpychanie łokciami. Nie wiem, jednego jestem pewien, jeżeli jest taki wyścig, ja go na pewno nie wygram, bo kiedy wszyscy będą walczyć i ścigać, ja w tym czasie będę spokojnie jadł pistację i grał w PlayStation. Byliście zajebistą widownią. Dzięki! Dzięki! Kapel Ludziński, trzymajcie się jeszcze chwilę.